Witamy Państwa w nowym odcinku Wiadomości Miejskich. W dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o dofinansowaniu na przebudowę ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia, nowej inwestycji drogowej na osiedlu Jeziorna w Ełku, stypendiach dla ełckich sportowców, dofinansowaniu dla ełckiego PWiK na realizację projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk 2, bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie i pneumokokom. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Miejskich wspólnie z Ełczanami podsumujemy letnią ofertę miasta, a na koniec tradycyjnie powiemy o nadchodzących wydarzeniach w Ełku. Ponad 13,5 miliona złotych dla Ełku na przebudowę ulicy Suwalskiej i Kolonia. 13 września Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji. Po tej decyzji miasto ogłosiło przetarg na modernizację ulicy Suwalskiej. Projekt dotyczy odcinka od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. W pierwszej kolejności zmodernizujemy ulicę Suwalską. Jest to bardzo długi odcinek liczący ponad 1650 metrów. Pojawi się nowe oświetlenie LED-owe. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia ulic. Wcześniej oczywiście przebudowane zostaną sieci wodociągowa, sanitarna oraz deszczowa. W obydwu stronach ulicy Suwalskiej wybudowana zostanie ścieżka rowerowa z asfaltu. Zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Łukasiewicza i tutaj zostaną poprawione też profile, tak żeby samochody ciężarowe łatwiej wjeżdżały i wyjeżdżały z tej ulicy. Sygnalizacja świetlna, wzbudzeniowa, pojawi się w pobliżu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej. I oczywiście zieleń, chodniki, wjazdy. Chcielibyśmy, żeby inwestycja zakończyła się do wakacji przyszłego roku. Po rozstrzygnięciu przetargu ruszą prace przygotowawcze. Główna modernizacja nawierzchni jezdni rozpocznie się w przyszłym roku. Jak przyznają ełccy kierowcy, przebudowa ulicy Suwalskiej znacznie poprawi komfort jazdy. Remont się przyda. Ulica Suwalska jest bardzo zniszczona. Da się nawet zauważyć, że jest ciche przyzwolenie jazdy lewym pasem. Czyli ze względu na zły stan nawierzchni musimy jeździć lewym pasem, żeby nie zniszczyć zawieszenia. Także wszyscy kierowcy na pewno czekają na remont nawierzchni ulicy Suwalskiej. Jest to główna arteria. Bardzo dobrze, że będzie remont na ulicy Suwalskiej. W tej chwili stan drogi tamtej jest fatalny. No i na pewno to poprawi komfort jazdy. Wkrótce ruszy budowa ulicy Jesiennej i Letniej w Ełku. W ramach prac powstanie tam m.in. nowa nawierzchnia jezdni oraz wjazdy i chodniki. To ulice, które od dawna wymagają takiego remontu, poprawy swojej nawierzchni. Wykonana zostanie również instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej. No i oczywiście ten efekt końcowy, czyli nawierzchnia z kostki brukowej, kostki betonowej. Wykonane zostaną również chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie w nowej technologii LED. Koszt inwestycji to prawie 812 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac to 15 grudnia 2016 roku. W tym roku zmodernizowane zostaną również ulice Spacerowa i Wiosenna. Ponad 21 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej otrzyma ełckie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na realizację projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk 2. Projekt dotyczy przebudowy podziemnej infrastruktury sanitarnej, zlewni ścieków oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w nowej wsi ełckiej. W ostatnich latach zakończyliśmy bardzo poważną modernizację sieci sanitarnej, wodociągowej, a także deszczowej w naszym mieście. W sumie wybudowanych i przebudowanych zostało ponad 40 km tej sieci. Ale to nie wszystko. Udało się pozyskać dla naszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji środki finansowe na realizację tego projektu. W ramach tego prawie na wszystkich osiedlach przebudowana zostanie sieć sanitarna. Łącznie będzie to 21 km. Do tego przebudowana zostanie częściowo sieć wodociągowa i magistrala wodociągowa w centrum miasta. Założenia projektu obejmują 9 zadań, które będą realizowane od 4 kwartału 2016 do końca 2020 roku. W mieście są ponad 100-letnie sieci, są wyeksploatowane ponad 50 lat, więc teraz zajmiemy się w tym projekcie na osiedlach Konieczki, Północ 2, Centrum, Zatorze, sieciami o średnicach od 150 mm do 400. W tym projekcie jest również likwidacja wodociągu azbesto-cementowego. Znaczącym, bo 10-milionowym procesem inwestycyjnym będzie modernizacja oczyszczalni w zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków. To spowoduje lepsze parametry pracy oczyszczalni, a tym samym poprawę
środowiska. Przewidywane koszty realizacji inwestycji to 40 milionów złotych, z czego ponad 21 milionów stanowi dotacja z Unii Europejskiej. Ełccy sportowcy nagrodzeni. 22 września w Urzędzie Miasta w Ełku wręczono stypendia i nagrody za dobre wyniki w sporcie. Przyznaliśmy 24 stypendia dla zawodników, 2 stypendia trenerom, a także 2 nagrody sportowe, 1 wyróżnienie. Wyodrębniliśmy w budżecie miasta pieniądze, które wierzymy, że będą przydatne w czasie treningów, przygotowań do zawodów, startów, turniejów, meczów. Potem efektem są właśnie te wyniki, które myśmy zauważyli. Do kapituły wpłynęło kilkadziesiąt wniosków. Kapituły, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień. Wybraliśmy te, które mają najlepsze osiągnięcia. W Urzędzie Miasta w Ełku wyróżniono sportowców uprawiających m.in. wioślarstwo, piłkę nożną, karate kyokushin i pływanie. Nazywam się Patryk Butyński, jestem wioślarzem z klubu UKS Mosełk. Jestem zadowolony z tego stypendium, to jest duża pomoc dla sportowca. Dzięki niemu mamy środki na sprzęt przeznaczony do treningów, na suplementację, ubrania treningowe i wyjazdy, bo do niektórych też czasami trzeba dopłacić. To stypendium pokrywa te koszty. Nazywam się Wysławska Aleksandra, od roku trenuję boks i na 22. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobyłam pierwsze miejsce w kategorii do 57 kg w boksie. Cieszę się, że prezydent miasta docenił moje wysiłki i nagrodził mnie taką nagrodą. To jest podsumowanie wszystkich moich ciężkich treningów. Na pewno przyda mi się to stypendium. W 2016 roku na stypendia i nagrody dla sportowców Urząd Miasta w Ełku przeznaczy ponad 214 tysięcy złotych. Po raz kolejny w Ełku realizowane będą bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciw grypie oraz pneumokokom. Szczepienia przeciw grypie przeznaczone są dla ełckich seniorów urodzonych do 31 grudnia 1950 roku. Ze szczepień przeciw pneumokokom mogą skorzystać dzieci urodzone w 2013 roku, zamieszkałe na terenie Ełku. Zapisy oraz szczepienia realizowane będą od 15 września 2016 roku w gabinetach lekarzy rodzinnych. Moim zdaniem dobrze, że są darmowe szczepionki przeciwko pneumokokom, ponieważ dzieci mniej chorują. Dobrze, że są darmowe, bo zdrowie dziecka jest najważniejsze. Szczepienia przeciw pneumokokom potrwają do 31 października, a przeciw grypie do 15 grudnia tego roku. Liczba szczepionek jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Łączny koszt szczepień przeciw grypie oraz pneumokokom to 105 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta Ełku. Więcej informacji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku lub pod numerem telefonu 87 732 62 65. Wrzesień to czas na podsumowanie letnich wydarzeń w Ełku. Jak co roku w naszym mieście nie zabrakło koncertów, festiwali, wydarzeń sportowych i kulinarnych. Zawody balonowe, festiwal ogień i woda, wyścigi skuterów wodnych to tylko niektóre z nich. Z nowości możemy tu wymienić ekstremalny bieg z przeszkodami Runmageddon oraz festyn łowiecki. 11 września do Ełku po przerwie wrócił triatlon, czyli zawody dla ludzi z żelazną kondycją. Zapytaliśmy ełczan, jak oceniają wydarzenia, które odbyły się tego lata w Ełku. Jak zawsze, jak co roku są wspaniałe imprezy w naszym mieście. Balony bardzo ładnie się prezentowały na niebie. No, zespoły różne były, woda i ogień, to najbardziej też się podobało. No, generalnie w Ełku bardzo dużo się dzieje. Lubię uczęszczać na takie wydarzenia. Szczególnie ogień i woda, bardzo fajna impreza. Fajerwerki. Wiadomo, ludzie w różnym wieku. Fajna zabawa, no, generalnie najbardziej to, co lubię, to noc na promenadzie i pokazy DJ-skie. Bardziej bym polecił pójść na Hip Hop Raport, który się odbywa co roku już od 4 lat. Jest wielu artystów, których bardzo cenię za swoją twórczość. Po prostu klimat mi się podoba, tak? Za każdym razem satysfakcjonuje mnie to, że widzę swoich idoli na żywo. Października w kinie Ełckiego Centrum Kultury rozpocznie się cykl transmisji na żywo Met Opera 2016-17. Portal na żywo w kinach.pl, Ełckie Centrum Kultury, kina Ełckiego Centrum Kultury zaprasza serdecznie 8 października na godzinę 18 do sali kinowej. Premiera naszej współpracy z na żywo kinach i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Pokażemy Tristana i Izoldę, wszystko na żywo, czyli to co w Nowym Jorku, to u nas na scenie. Zapraszam serdecznie. Już 9 października odbędzie się 4. runda marszu na orientację pod nazwą Zorientuj się na Ełk. 9 października zapraszamy wszystkich uczestników i miłośników biegów na orientację na ostatnią, 4. rundę imprezy Zorientuj się na Ełk. Miejsce, które widnieje na plakacie, Leśniczówka Malinówka, najprawdopodobniej ulegnie zmianie.
Tutaj szykujemy niespodziankę dla wszystkich uczestników. O tym miejscu zostaną nasi zawodnicy powiadomieni. Proszę śledzić informacje na stronie www, na Facebooku. Czwarta runda podsumuje cały cykl, całe Grand Prix. Będzie ognisko, będą kiełbaski, będzie dobra zabawa, dobra muzyka, rodzinna i miła atmosfera. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy ruszają już niebawem. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Wiadomości Miejskich.